Znaczenie narzuca swoją fikcję. Tkanki trzeszczą w tym języku. Dom głosów albo biuro podobieństw. Usunięcie jednego z ciał. Elegia nie polega na wypowiadaniu słów lamentu. Polega na powtarzaniu słów języka. Ona sama jest powtórzeniem. Cały język jest elegią. Nigdy nie mówi się o sobie. Nie było nigdy podmiotu wypowiedzi. Istnieje tylko podmiot gramatyczny. Nie ma początku, nie ma pierwszego sformułowania, jest tylko gromadzenie w szklance. Idealne warunki oświetlenia. Dotykając przedmiot przymocowany na progu. W drzwiach, które się nie otwierają. Czerwone ty. Intonacja recytacji jest neutralna, jej prędkość stała. Pojawił się interwał albo miejsce wyjścia. Bo nie chodzi nigdy o wejście. Mówiąc lub pisząc, lub czytając, lub tłumacząc, poszukuje się wyjścia. Wyjścia przed siebie. Pisanie jest takim wyjściem.
Nasiono All Stars, poezja żyje. Szanowni Państwo, ci, którzy nie zdążyli przeczytać, mogli wysłuchać.